Witam serdecznie fanatyków granic, enklaw, eksklaw i różnych terenów zajętych przez niegospodarzy. Na życzenie Matthew TV dziś porozmawiamy o granicy oddzielającej obie Koree. Nie zamulając, zaczynajmy. Koreańska strefa zdemilitaryzowana. Strefa zdemilitaryzowana powstała w 1953 roku na mocy porozumienia z Panmunjomą. Strefa zdemilitaryzowana rozcina Półwysep Koreański pasem rozciągającym się po obu stronach linii demarkacyjnej o szerokości 4 km i długości 238 km, przebiegającym w przybliżeniu wzdłuż 38 równoleżnika. Rola strefy polega na ograniczeniu fizycznego i wzrokowego kontaktu sił obu stron, co zapobiega incydentom i prowokacjom, tym samym niekontrolowanemu wznowieniu konfliktu. Strefa nie może odegrać jednak żadnej roli, jeśli chodzi o uchronienie stron przed niespodziewaną agresją. Wynika to z faktu, że paradoksalnie po obu stronach wąskiej strefy znajduje się najbardziej zmilitaryzowana przestrzeń we współczesnym świecie, w której zgromadzono milionowe armie wyposażone w najnowocześniejsze środki rażenia, w tym broń nuklearną, biologiczną oraz chemiczną i środki do jej przenoszenia. W strefie zdemilitaryzowanej znajduje się największe na świecie pole minowe. Przypominam, że Korea Północna i Południowa wcale nie jest w stanie pokoju, a tylko w stanie zawieszenia broni. Myślę, że warto wspomnieć o Panmunjom, czyli miejscowości, w której zostało zawarte dane porozumienie na temat strefy zdemilitaryzowanej. A cóż to w ogóle jest Panmunjom? Otóż jest to miejscowość na granicy Korei Północnej i Południowej w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej na linii demarkacyjnej między obydwoma państwami. 27 lipca 1953 roku podpisano tu zawieszenie broni w wojnie koreańskiej. Obecnie wieś to wyłącznie wspólna strefa bezpieczeństwa między krajami. Panmunjom jest w licznych publikacjach postrzegany jako symbol podziału świata na socjalistyczny i kapitalistyczny, a także jest jedynym miejscem spotkań delegacji obu krajów. Miejscowość jest tradycyjnym miejscem rokowań w sprawie zjednoczenia Korei. Panmunjom został zniszczony podczas wojny koreańskiej, a więc nie istnieje już jako organizm wiejski. Znajduje się tu jedynie Muzeum Pokoju Korei Północnej. Około 800 metrów na południe od wsi właściwej, choć w obrębie gruntów rolnych do niej przynależnych znajduje się wspólna strefa bezpieczeństwa między obiema Koreami. Od 1953 roku odbywają się tutaj wszystkie spotkania między przedstawicielami obu krajów. Panmunjom to jedyne miejsce, w którym siły zbrojne obu krajów mają bezpośredni kontakt. Strefa podzielona linią demarkacyjną na dwie prawie równe części istnieje od początku w tych samych granicach. Zmieniły się jedynie budynki. Bezpieczeństwa w strefie strzeże policja wojskowa. Początkowo poruszanie się w obrębie strefy było dozwolone na całym jej terytorium. Do 1976 roku strzeżona była przez 35 żołnierzy z każdej ze stron. Po zabójstwie dwóch oficerów amerykańskich przez siły północno-koreańskie 18 sierpnia 1976 roku siły ochronne zostały wzmocnione i wprowadzono linię demarkacyjną. Do 1991 była miejscem spotkań władz północno-koreańskich i dowództwa sił ONZ. Strefa jest atrakcją turystyczną, co roku zwiedza ją 100 tysięcy osób. We wrześniu 2018 roku przywódca Korei Północnej Kim Jong-un i prezydent Korei Południowej porozumieli się co do rozbrojenia funkcjonariuszy strzegących strefy bezpieczeństwa i ograniczenia ich liczby do 35 z każdego z państw koreańskich. Miesiąc później rozpoczęło się rozminowywanie strefy, usuwanie z niej broni i amunicji oraz rozbieranie części posterunków granicznych. Jak to wygląda na chwilę obecną, ciężko powiedzieć, ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy Korea Północna zdecydowała się na pokój ze swoim południowym sąsiadem, natomiast co jakiś czas i tak dochodzi do różnych incydentów ze strony północnej
jak na przykład oddanie strzałów w statki Korei Południowej, ogólnie oddawanie strzałów na stronę południową. W Panmunjom znajduje się tak zwany most bez powrotu, czyli betonowy most w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej oddzielającej Koreę Północną od Południowej. Most jest w połowie przeciętnej granicą międzykoreańską. Na końcu mostu przed przejściem na terytorium Korei Północnej znajdują się cztery niebieskie słupy. Most z obu stron strzeżony jest przez posterunki wartownicze. Po zakończeniu wojny koreańskiej w roku 1953 most służył do wymiany jeńców wojennych oraz szpiegów. Nazwa mostu pochodzi od postępowania służb amerykańskich, które pojmanym dawały alternatywę. Albo zostają w Korei Południowej, albo przechodzą na północ bez możliwości powrotu. 23 grudnia 1968 roku na moście doszło do zwrotu 82 jeńców, członków załogi amerykańskiego okrętu USS Pueblo, pojmanego przez siły Korei Północnej. Sam okręt zajęty 23 stycznia 1968 roku na wodach międzynarodowych znajduje się w Pjongjangu. Z racji ekstremalnej ochrony granicy rzadko dochodzi tutaj do prób jej przekroczenia. Jeśli już ktoś z północnej strony decyduje się na ucieczkę, z reguły najpierw przedostaje się do Chin i dopiero po wielu zmaganiach do Korei Południowej. Jednak 13 listopada 2017 roku Koreańczykowi z północy to się udało. Mowa tutaj o Oh Chong-songu, który przed ucieczką pracował jako kierowca ciężarówki dla Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych Korei Północnej. W dzień ucieczki jechał on samochodem w kierunku linii demarkacyjnej, która dzieli Koreę Północną i Południową. Nagrania ukazują goniących go żołnierzy. Mimo że w pewnej chwili stracił koło, nie zaprzestał próby ucieczki. Wysiadł z samochodu i przebiegł sprintem, przekraczając granicę. Cały czas był pod odstrzałem ciężkiej amunicji i został pięciokrotnie trafiony. Padł teoretycznie martwy po południowej stronie granicy. Jednak dalsze nagrania pokazują, jak amerykański żołnierz podchodzi do rannego i pomaga mu. Oh Chong-song został przetransportowany helikopterem do suwońskiego szpitala uniwersyteckiego. Mimo utraty połowy krwi, na skutek szybkiej operacji udało mu się przeżyć. I na sam koniec ciekawostka. Północno-koreańska wioska Kyongdong jest widoczna z Korei Południowej. Wioska znajduje się w strefie zdemilitaryzowanej i już ten fakt może budzić podejrzenia. Kyongdong określana jest jako wioska propagandy przez południowo-koreańskie i zachodnie media. Dlaczego wioska propagandy? Można się tylko domyślać, że z południowej strony nie dostrzeżemy tam reżimu i łamania praw człowieka. Wioska nie jest zaznaczona na Google Map, więc podaje współrzędne. Druga wioska w strefie zdemilitaryzowanej to południowo-koreańska wioska Daesongdong, która o dziwo również nie jest wgrana w Google Map, ale znajduje się o tutaj. Z wioski jest około 1,5 km do mostu bez powrotu i 12 km do Kaesong w Korei Północnej. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Była to granica koreańsko-koreańska, a w następnym odcinku przedstawię granicę niemiecko-niemiecką, która już przeszła do historii. Pozdrawiam serdecznie, cześć!